Księże biskupie, chciałem zapytać o taką rzecz. Ksiądz biskup powiedział o tym, że w czasie mszy świętej Pan Jezus do nas mówi, a następnie ksiądz wyjaśnia słowa Pana Jezusa w homilii. W ostatnich czasach bardzo często zdarza się, że homilii nie ma. Homilia zastępowana jest na przykład listami episkopatu, czy innymi powiedzmy zdarzeniami, jakimiś świadectwami. Czy ksiądz biskup nie uważa, że to może stanowić jakąś dechrystianizację nawet, brak, cofnięcie wiary u wiernych? Dziękuję za to pytanie. Jest to ono dla mnie tym bardziej intrygujące, że jako członek episkopatu zastanawiam się, którym listem czy poprzez który list ludzie mogliby stracić wiarę. Ale być może, ja nie pamiętam takiego listu. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze w niedzielę może być homilia, bo tych listów, czy ze strony całego episkopatu, czy ze strony biskupa trochę jest. Pytanie natomiast jest takie, jak inaczej można komunikować się z wiernymi? Zdajemy sobie sprawę z tego, biskupi, mówię teraz o biskupach, że każdy list to jest jakby takie wtargnięcie w to przesłanie, jakie jest zawarte w przeznaczonych na daną niedzielę czytaniach. To jest prawda. Ale przecież są czasem sytuacje, kiedy słowo biskupów, w moim przynajmniej przekonaniu, jest czymś niezwykle ważnym. I ludzie niekiedy czekają na ten głos. To oczywiście dzisiaj inaczej wygląda niż w czasach, kiedy byłem chłopcem czy młodzieńcem. Myślę tutaj o latach 60., czasu wielkiej nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski, czasach wielkiej konfrontacji systemem PRL-owskim. Te ogromne ataki na Kościół, zwłaszcza w związku z orędziem polskich biskupów do biskupów niemieckich, przebaczamy, prosimy o przebaczenie, te słynne słowa. Jak to można było wtedy inaczej tłumaczyć? Jak ludziom tłumaczyć, jak nie przez te listy? Były wtedy bardzo długie, ale wiem, że się na nie czekało. Dzisiaj oczywiście wszyscy się bardzo spieszymy, te listy już takie rozbudowane nie są, no ale niekiedy jest okres, kiedy jest list po liście. Rozumiem ból niektórych ludzi, którzy chcieliby wprost homilii. Rozumiem to, ale przy dobrej woli można by znaleźć jakieś wyjście. Chociażby to, że dzisiaj w internecie bez trudu możemy znaleźć rozważania biblijne związane z kolejnymi niedzielami mszy świętej i być może wracając ze mszy świętej do domu, jeżeli czujemy jakiś niedosyt czy rozczarowanie, można po takie teksty sięgnąć i rozważyć u siebie. To byłaby piękna kontynuacja mszy świętej. Mówię o internecie, ale też te wielkie tygodniki katolickie, Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, takie części poświęcone liturgii w każdym niedzielnym numerze mają, więc można by ten ból, o którym Pan mówi, chociażby w ten sposób jakoś zmniejszyć.